dobry Państwu. Przypada mi zaszczyt w imieniu Fundacji Katarzyna Bogusława Wolniewicza otworzyć czwartą edycję seminarium Pani Wiedrowskiego. Ta edycja odbywa się w istotnie trudniejszych warunkach. Poprzednie trzy mogły być zrealizowane dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowe Centrum Kultury. Obecnie musimy sobie radzić sami i tu mam duże podziękowania, które chcę skierować w stronę naszych patronów na patronite.pl. Ta edycja, jak i poprzednie, jest realizowana dzięki wysiłkowi szeregu osób, ale na pierwszym miejscu chcę wymienić pana doktora Pawła Kołowskiego, który jest spirytusmowem z całego przedsięwzięcia. Zapraszam do oglądania na naszym profilu i na naszej stronie. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Podkreślę, że to już czwarty rok. Spotykamy się w ramach seminarium. I nawiązując do tego, co powiedziała pani Wolniewicz, skromniejsze w tym roku mamy seminarium w dwóch punktach. To scharakteryzuję krótko. Po pierwsze, otrzymałem 5 referatów na piśmie. 6 jest mój, więc seminarium sprowadza się do wygłoszenia, przedyskutowania tych 6 referatów. One będą mniej więcej w odstępach dwutygodniowych prezentowane. A druga okoliczność jest taka, że nie zbieramy się tak jak poprzednio w licznym gronie, tylko w gronie ograniczonym do prelegentów samych i zarządu fundacji. Te referaty, które dotarły, to one zostały jakoś wstępnie przedyskutowane przez nas 6 dyskutantów po to, żebyśmy sobie tutaj nie pozwalali na jakąś niepotrzebną i nadmierną improwizację, żebyśmy mówili faktycznie o tym, o czym tutaj najbardziej trzeba mówić. Referaty dotyczą, co myślę, jest dla tego seminarium typowe, bo tak było, zdaje mi się, w poprzednich latach. One jakoś oddają polifoniczność, czy innymi słowy mówiąc, systemowość myśli Wolniewicza, bo dotyczą spraw z pozoru odległych, no ale jak wiemy, składających się na system. A konkretnie, no, dzisiejszy referat, od którego zaczynamy, dotyczy zagadnienia religii i magii. Kolejny referat będzie dotyczył Powstania Warszawskiego. No, może nie tyle od strony historycznej, co od strony aksjologicznej, rozbieżnych ocen, które tutaj są pod adresem powstańców, a zwłaszcza przywódców, formułowane. Trzeci referat będzie dotyczył naukowego poglądu na świat. Czwarty będzie dotyczył eutanazji. Piąty będzie dotyczył logiki deontycznej, czyli tej części aksjologii, którą z Elzenbergiem Wolniewicz określał jako aksjologia formalna, jako narzędzie, no, charakterystyczne dla tego typu filozofii racjonalistycznej. A ostatni referat będzie dotyczył wspólnoty, tego, czym ona jest, na czym polega jej znaczenie. Więc no, myślę, że wszyscy rozumieją, że to są zagadnienia zarówno ważne, jak i typowe, bym nawet rzekł, emblematyczne dla filozofii Wolniewicza. Więc tyle, jeżeli chodzi o zapowiedź merytoryczną tego, co będzie. Bardzo dziękuję darczyńcom, bo to dzięki im datkom no możliwe jest wykonanie tutaj zapisu wideo i w postaci filmu, no pewnie z dwutygodniowym, tak oględnie przyjmę, z dwutygodniowym poślizgiem
te nasze tutaj posiedzenia będą emitowane w internecie. No i podziękowania na koniec składam wielkie panu profesorowi Pawłowi Łukowowi, dziekanowi Wydziału Filozofii, za udostępnienie nam sali. Bardzo dziękuję. Oddaję głos panu doktorowi Mateuszowi Pęcule. Bardzo dziękuję. A tak jak było tutaj zaznaczone, będę starał się przedstawić poglądy pana profesora Bogusława Boniewicza na kwestie religii i magii, ich wzajemnych związków i różnic. Otóż współczesne społeczeństwa często stają w obliczu zjawisk, w których granica między religią a magią bywa niejasna, a różne te formy myślenia przenikają się i współistnieją. W takich sytuacjach zrozumienie różnic między postawą magiczną a postawą religijną staje się kluczowe i to nie tylko z perspektywy teoretycznej, ale także praktycznej. Jednym z przykładów, który doskonale ilustruje to zjawisko, jest sposób, w jaki niektóre wspólnoty religijne w Tanzanii chociażby zareagowały na pandemię COVID-19. W Tanzanii pod przewodnictwem ówczesnego prezydenta Johna Magufuli szeroko propagowano modlitwę o uzdrowienie jako główny sposób walki z wirusem. Magufuli, który sam głęboko wierzył w moc modlitwy, publicznie zniechęcał do noszenia masek i stosowania się do zaleceń medycznych, twierdząc, i tutaj cytat, modliliśmy się i pościliśmy, prosząc Boga, aby uratował nas przed pandemią, która dotknęła nasz kraj i świat. Bóg nam odpowiedział. Wierzę i jestem pewien, że wielu Tanzańczyków wierzy, że choroba koronawirusa została wyeliminowana przez Boga. Tutaj koniec cytatu. W wielu miejscach modlitwy te były przedstawiane nie tylko jako duchowe wsparcie, ale także jako sposób na bezpośrednie zabezpieczenie się przed chorobą, niezależnie od przestrzegania jakichkolwiek zaleceń medycznych. Wierni, którzy wierzyli, że samo uczestnictwo w tych rytuałach lub noszenie poświęconych przedmiotów może zagwarantować fizyczną ochronę, wkraczali właśnie na teren myślenia magicznego, w którym zakłada się możliwość manipulowania rzeczywistością w sposób niemalże mechaniczny. Sytuacje tego rodzaju uwidaczniają, że różnica między myśleniem i działaniem religijnym a magicznym nie jest jedynie teoretycznym zagadnieniem, ma też istotne konsekwencje praktyczne. Myślenie religijne, zakorzenione w głębokiej refleksji nad sensem życia, śmiercią i moralnością, oferuje ludziom coś więcej niż tylko chwilową ulgę. Stanowi ono fundament, na którym opiera się kultura, moralność i stabilność społeczna. W przeciwieństwie do niego, myślenie magiczne koncentruje się na natychmiastowej gratyfikacji, panowaniu nad rzeczywistością, często kosztem głębszych wartości i długoterminowej perspektywy. I teraz, w tym kontekście, zrozumienie różnicy między religią a magią staje się kluczowe. To nie tylko kwestia historycznego pochodzenia tych zjawisk, ale przede wszystkim różnicy w ich funkcji, znaczeniu i wpływie na życie jednostki oraz całego społeczeństwa. Na gruncie pism Bogusława Wolniewicza tę linię demarkacyjną możemy wyznaczyć poprzez analizę czterech kluczowych aspektów: natury praktyk, podejścia do sił wyższych, wymiaru moralnego oraz roli społecznej tych dwóch. W każdym z tych aspektów ujawniają się fundamentalne różnice między religią a magią, które czasem subtelne mają ogromne znaczenie dla zrozumienia ludzkiej kondycji. I teraz, pierwszym z aspektów różnicującym tytułowe fenomeny jest praktyczny wymiar obrzędów religijnych i magicznych. Wielu religioznawców, jak chociażby Marcel Mauss, Henri Huber czy James Frazer, żeby wymienić tutaj kilku znaczących tylko, wysnuwa tezę o tym, że magia rozumiana jako pierwotna próba okiełznania sił przyrody była pierwotną formą rytuałów i przekonań, z których następnie wykształciły się religia z jednej strony oraz nauka z drugiej. O nauce tutaj nie będziemy dzisiaj dyskutować, skupimy się wyłącznie na religii. Jak czytamy u Frasera, i tutaj cytat,
Wszędzie, jak pozwalam sobie założyć, wiek magii poprzedził wiek religii. Koniec cytatu. Temu socjoantropologicznemu twierdzeniu towarzyszy niekiedy również inne przekonanie. Mianowicie, że myślenie magiczne jest nieodłącznym elementem myślenia religijnego. Tak na przykład w małym słowniku religioznawczym przy eksplikacji pojęcia magii znajdujemy następującą uwagę. Magia obok animizmu jest najtrwalszym elementem składowym każdej religii od początku do najwyższych etapów rozwoju. Wierzący przede wszystkim oczekuje od swojej religii pomocy magicznej, interwencji w sprawy dnia codziennego. Właśnie w tych oczekiwaniach i nadziejach kryje się przyciągająca siła wszelkich religii. Tutaj koniec cytatu. Duży kwantyfikator postawiony w ostatnim zdaniu tegoż ustępu sugeruje, jakoby zachowania religijne były ściśle powiązane z zachowaniami magicznymi. Jakoby przejście od pierwotnego myślenia magicznego do religijnego cechowało się jedynie zmianą formy tegoż myślenia, nie zaś jego istoty. Ta miałaby ostatecznie pozostać ta sama. I teraz Wolniewicz przyjmuje prawdziwość pierwszego twierdzenia, to znaczy, że magia poprzedza religię, a forma kultu religijnego wywodzi się w jakiejś mierze z zaklęć magicznych. Przeciwstawia się natomiast tezie, jakoby wszystkie zachowania religijne miały magiczny charakter. Istnieją bez wątpienia niejakie podobieństwa między zachowaniem religijnym i magicznym, czy nawet w niektórych religiach możemy dostrzec elementy myślenia magicznego, jednakże zrównanie ich jako wyraz tych samych dążeń i nadziei jest fundamentalnym błędem. Przerwę tutaj panu, bo później nie będziemy pamiętać, żeby do tego wrócić. Profesor Wolniewicz używał takiej metafory, myślę tutaj doskonale pasującej i trafnej, że magia i religia idą w parze ze sobą ręka w rękę, tak jak opady deszczu i pioruny. Zwykle chodzą razem, natomiast jasne jest, że inna jest natura wyładowań elektrycznych, inna natura opadu deszczu i to są zjawiska osobne, które tylko splatają się ze sobą i to by jakoś tak, myślę, w prosty sposób objaśniało ten dylemat, który się tutaj pojawia. No zwykle magia i religia występują łącznie, prawda? Do tej sprawy jeszcze wrócimy. Tak, występują łącznie, choć są od siebie różne w istocie. I teraz właśnie tym jaskrawym elementem różnicującym praktyki religijne od praktyk magicznych są różnice między modlitwą jako formą kultu religijnego, a zaklęciem jako formą praktyki magicznej. Zaklęcie magiczne, jak zresztą jasno wskazuje na to termin użyty w języku polskim, jest próbą zaklinania rzeczywistości, jest próbą nagięcia rzeczywistości do woli osoby wypowiadającej zaklęcie. To znaczy, jeżeli obiekt moich westchnień miłosnych nie jest mną zainteresowany, to zaklęcie ma sprawić, że ten stan rzeczy zmieni się na moją korzyść. Jeżeli jestem rolnikiem, moje plony usychają w wyniku suszy, wypowiedziane przeze mnie odpowiednie formy magiczne mają sprawić, aby stan świata wbrew jego naturalnym prawom zmienił się tak, żebym na moje pole spadły obfite opady deszczu ratujące te plony. I tak na przykład w 2010 roku w polskim Sejmie pojawił się niejaki czarny niedźwiedź. Członek ówczesnej delegacji z Tuwy, który odprawiał tam rytuały mające sprowadzić na Warszawę deszcz. Co interesujące, ten rytuał magiczny Gazeta Wyborcza określiła w jednym z opublikowanych na jej łamach artykułów jako szamańska modlitwa o warszawski deszcz. Tutaj to słowo jest kluczowe, modlitwa. Pamiętamy zresztą też również sytuację z 2006 roku, gdy w kaplicy sejmowej została odprawiona msza święta w intencji deszczu. Informacja ta przekazana z mównicy sejmowej spotkała się z oburzeniem ze strony nie tylko niektórych parlamentarzystów, ale również części opinii publicznej. W tejże reakcji uwidacznia się to, że ludzie czuli, że coś jest tutaj nie tak w takich zachowaniach, że miesza się tu w jakiś sposób formuły magiczne z formułami religijnymi. I tutaj oczywiście pojawia się pytanie, na czym w związku z tym ta różnica się zasadza między tymi dwoma.
Wolniewicz za wykładnią teologii katolickiej definiuje modlitwę jako rozmowę z Bogiem. Choć można by zapewne rozszerzyć tę metaforyczną definicję modlitwy tak, aby uwzględniała także religie nieteistyczne. I może trafniejsze byłoby stwierdzenie, że jest to rozmowa z tym, co nadprzyrodzone. Szczególnie, że w wykładni wolniewiczowskiej ta rozmowa nie przypomina dialogu ludzkiego, a stanowi raczej zwrócenie się myślą ku czemuś wyższemu. Ta metaforyczna rozmowa zatem jest swoistym skoncentrowaniem uwagi i przeżywaniem rzeczywistości innej niż stricte doczesna. Takie uściślenie pozwala objąć nie tylko formy kultu teistycznego tym pojęciem, ale również modlitwy ateistyczne i świeckie, jak na przykład modlitwa ateistyczna, o której wspomina w swoich pismach Marian Przełęcki, którą sam praktykował. No, przede wszystkim, przepraszam, pozwala objąć Chińczyków, którzy ani nie są młodzi, ani nowocześni, ani nie są ateistyczni, tylko są zupełnie innej natury religijności, w której nie ma bogów. Natomiast, że się Chińczycy od 5000 lat modlą, no to każdy rozumie. I tak jak pan Mateusz mówił, tu się wszystko zgadza. Oni się zwracają w modlitwach do jakiejś wyższej instancji, prawda, która nie jest natury osobowej, tak jak w naszym kręgu cywilizacyjnym, ale jest wyższą instancją. I tak samo jak w niektórych formach kultu buddyjskiego. Tak. Modlitwę powinniśmy w związku z tym raczej klasyfikować jako pewien proces duchowy czy proces myślowy, aniżeli dialog czysto ludzki. Magia tymczasem nie o jakiekolwiek sprawy duchowe się troszczy, ale o wymierną korzyść. Magiczne formy, te formy rytualne, skoncentrowane są na wymiernych, materialnych efektach swoich praktyk. Te dwa światy, religijny i magiczny, choć różne w swojej istocie, tak jak o tym już wspomnieliśmy, nieraz w praktyce się przenikają, a nawet bardzo często się w praktyce samej przenikają. Wynika to z faktu, że ludzka potrzeba bezpieczeństwa i kontroli nad nieznanym, czyli na przykład zmiennym losem, często sprawia, że nawet w ramach praktyk religijnych pojawiają się elementy magiczne. I przykładem tutaj, takim wyraźnym, może być stosowanie talizmanów, medalików czy modlitw o konkretne materialne korzyści. W takich przypadkach można dostrzec pewien element magicznego myślenia, czyli chęć, by poprzez modlitwę czy inny rytuał religijny wpłynąć na bieg wydarzeń doczesnych. Wolniewicz wyróżnia trzy główne odmiany modlitwy ze względu na ich treść i intencje. Są to modlitwy czysto obrzędowe, dziękczynne oraz błagalne. Pierwsze dwie odmiany nie mają jakichkolwiek aspektów magicznych w sobie. W magii bowiem niczego się nie czci, ani nie przejawia się żadnej wdzięczności. Modlitwa obrzędowa jest wyrazem czci dla tego, co wyższe od człowieka. Dla Wolniewicza przykładem takiej modlitwy są chociażby kolędy. Stanowiła tego rodzaju modlitwa dla niego, jak sam to określał, raczej swoiste przeżycie metafizyczne, które byłoby wyrazem zachwytu potęgą świata, jego cudownością czy porażeniem strasznością tego świata. Taką formułę przyjmuje również hinduistyczna bhakti yoga, czyli w wolnym tłumaczeniu na język polski droga miłości, której praktyki skoncentrowane są na wyśpiewywaniu miłosnych mantr w postaci boskich imion, którymi daje się wyraz czci dla rzeczywistości wyższej i tworzy się w ten sposób metafizyczny, miłosny związek z tym, co wyższe. Modlitwa dziękczynna jest natomiast aktem wdzięczności skierowanym do tego, co nas bytowo przerasta. Jest zachowaniem duchowym, w którym wierny wyraża wdzięczność za dobry los, który spotkał jego i jemu bliskich. Wspólna rodzinna modlitwa przed spożyciem posiłku jest właśnie taką formą dziękczynną. Jak zauważa Wolniewicz, obie z tych odmian modlitwy, obrzędowa i dziękczynna, są wyrazem określonych uczuć.
Nie ma w nich roszczeniowości wobec siły wyższej, a jest świadome przeżywanie losu, który spotkał wierzących. Tutaj zawsze wierzących traktowanych jako wspólnota wierzących, a nie indywidualnie wierzący. Brak roszczeniowości wyraźnie odcina te formuły modlitewne od jakichkolwiek formuł magicznych. Problematyczną w tym względzie jest tylko trzecia odmiana modlitwy, czyli modlitwa błagalna, gdyż może sprawiać wrażenie manipulacji wyrokami losu, wręcz kupczenia nimi, ale to tylko pozór. Modlitwa błagalna jest niby próbą odwrócenia złego losu lub zadośćuczynienia pewnym potrzebom. Łączy się oczywiście, ale tylko wyłącznie psychologicznie, to znaczy na mocy skojarzeń tych patrzących na nią z zewnątrz, z roszczeniowością wobec siły wyższej. I to sprawia, że w określonych sytuacjach granica między magią a religią może się nam zacierać. W istocie jest ona wyrazem szczególnej postawy, mianowicie przywiązaniem do jakichś spraw autonomicznie cennych, do najwyższych wartości. Modlimy się błagalnie o to, co dla nas najważniejsze, na przykład o zdrowie osób, które kochamy, o przetrwanie i powodzenie wspólnoty i tym podobne. Ponadto daje ona siłę do znoszenia złego losu, dostarcza swoistego wsparcia ze strony siły wyższej dla ludzkich, ale nieprzyrodniczych intencji. Cokolwiek by się stało, modlący chce wytrwać przy swojej miłości do osób i spraw, a krótko mówiąc, przy człowieczeństwie, a nie chce wykazywać się postawą roszczeniową. Kolejną kwestią różnicującą te dwa fenomeny jest rys moralny. W rysie moralnym uwidacznia się zasadnicza różnica między religią a magią, tylko bowiem ta pierwsza miewa wymiar moralny. W błaganiach do siły wyższej można zabiegać o dwa rodzaje dóbr. Utylitarne z jednej strony, z drugiej duchowe. Dobra duchowe, szlachetne jako takie, są magii obce. Formuły magiczne nastawione są na wymierną korzyść, którą osiągnąć można tu i teraz w materialnym świecie, jak na przykład wspomniane powodzenie w miłości, nieszczęścia spadające na wrogów, sława czy ekonomiczny zysk. I tak jak magia nie zna dóbr czysto duchowych, tak religia nie zna dóbr czysto utylitarnych. Chociaż Wolniewicz przyznaje, że istnieją kategorie dóbr materialnych, które bliżej do ducha religii niż do ducha magii. Są to dobra materialne, które nazywa on fundamentalnymi. Ich fundamentalność bierze się z ich niezbędności do realizacji dóbr duchowych. Nie są one celem samym w sobie. Przepraszam, bo znów nie powiemy o tym później. Profesor Wolniewicz wskazywał tutaj w tym punkcie na tę najstarszą od samego Chrystusa pochodzącą modlitwę, w której mowa jest o chlebie powszednim. Już jasne, że nie chodzi tutaj o sam chleb, prawda, jako jakaś tam dawka kalorii, że ten chleb jest tutaj warunkiem niezbędnym przeżycia i tego, żeby w ogóle jakoś funkcjonować, a nie funkcjonować dla samego funkcjonowania biologicznego, tylko dla realizacji jakichś ważniejszych spraw. No, bez chleba się żadnych ważnych spraw nie zrealizuje. Więc tutaj w tej modlitwie Ojcze Nasz no widać to, o czym Pan Mateusz mówił, że no w akcie religijnym, jeżeli nawet mowa jest o jakichś dobrach doczesnych, materialnych, bo często jest mowa o zdrowiu, o wyzdrowieniu, o pokarmie, prawda, o tym deszczu, no to są wszystko wartości instrumentalne, które mają służyć czemuś ważniejszemu. Ale o tym pewnie będziemy jeszcze mówić. Tak, o tym na pewno jeszcze wspomnimy, ale to jest istotnie coś, co musimy tutaj sobie jasno wytłuszczyć, że w modlitwie błagalnej modlenie się czy zabieganie o dobre materialne ma być tylko środkiem do realizacji tych wyższych duchowych celów czy wyższych duchowych potrzeb. Także, jeżeli właśnie ta modlitwa błagalna jest kierowana na dobro materialne,
Jest to dobro, które ma służyć czemuś wyższemu, natomiast jeżeli zaklęcie magiczne jest nakierowane na jakiś dobry materialny, to dobry materialny w magii jest już celem samym w sobie. Kategoria moralna przedmiotu naszego błagania w modlitwie jest zawsze szlachetna. W magii, wręcz przeciwnie, może być czysto utylitarna, o żadnej szlachetności nie musi tutaj być mowy, a zwykle nawet nie ma mowy o żadnym szlachectwie tego naszego błagania, tej naszej prośby, czy tego naszego zaklinania magicznego rzeczywistości. Pojawia się oczywiście pytanie, czy jednak taka dystynkcja oparta tylko na intencji, bo intencji tu mowa, czy ta intencja jest szlachetna, czy też nie, jest wystarczająca do tego, aby jednoznacznie odróżnić magię od religii w ich istocie. Szczególnie w sytuacjach, gdy właśnie ta kategoria moralna błagania jest rozmyta, albo przynajmniej wydaje się rozmyta, jak na przykład w przypadku tej modlitwy sejmowej o deszcz. Czy faktycznie chodziło tam tylko o deszcz, czy chodziło właśnie o jakieś dobra fundamentalne, które miały na celu realizację wyższych dóbr duchowych, a modlitwa o deszcz miała na celu zanoszenie jakiejś prośby o to, żeby ta duchowa wspólnota mogła przetrwać i te wyższe wartości realizować. Otóż, dla pełnego zrozumienia różnicy między religią a magią należy spojrzeć nie tylko na ich wymiar praktyczny, rytualny, ale również stosunek ludzi odznaczających się myśleniem magicznym i religijnym do tego, co przekracza ich naturę, czyli do sił wyższych lub losu. Myślenie typu religijnego cechuje się akceptacją losu, podczas gdy myślenie typu magicznego chce los podporządkować swojej woli. Zawsze. Religia wyróżnia się zwłaszcza pogodzeniem się ze śmiertelnością, a magia niezgodą na przypadkowość. Ta opozycja uwidacznia jeszcze dobitniej to, co różnicuje modlitwę błagalną i właśnie zaklęcie magiczne. W rytuale magicznym zanosimy błaganie o lepszy los i oczekujemy, że gdy wypowiemy odpowiednie symboliczne formuły, wyroki losu faktycznie dostosują się do naszych potrzeb. Inaczej w modlitwie. W modlitewnym błaganiu oczywiście zanosimy prośby do siły wyższej czy jakiegoś niezidentyfikowanego losu, ale jedynie z nadzieją, że wyroki losu będą dla nas korzystne. A nawet jeżeli nie, godzimy się na to i chcemy wytrwać przy naszych pryncypiach. Nie jest modlitwa wyrazem naginania losu do pragnień, ale raczej wyartykułowania czyjegoś systemu wartości. Akceptujemy jednak przy tym, że nasze dążenia mogą nie zostać spełnione. Godzimy się na wyroki losu, godzimy się na wyroki siły wyższej. Niczym Jezus, który w ogrodzie Getsemani modlił się słowami: Ojcze, jeżeli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. To jest tutaj aspektem kluczowym. Przepraszam, że przerwę. Myślę, że podobnie było u Greków starożytnych w tej religii pogańskiej, którą bardzo dobrze znamy, no bo mitologia grecka to jest jakaś wielka skarbnica w ogóle kultury ludzkości. No aż przecież Grecy, składając nawet byka w ofierze Zeusowi czy innemu z potężnych bogów, wiedzieli dobrze, że Zeus zrobi co zechce. Że to nie jest żaden deal z Panem Bogiem, że tam byka za zwycięstwo albo coś podobnego, prawda? Zeus robił co chciał i Posejdon robił i Hades robił i każdy z tych wielkich z panteonu greckich bóstw robił co chciał. Natomiast no, tam były faktycznie elementy mitologiczne, elementy magiczne w tej religii, które potem z chrześcijaństwa jakoś usiłowano wyrugować, ale pewnie o tej sprawie to będziemy jeszcze mówić. Tak, ale nawet jeżeli chcemy nawiązać do tego pogaństwa greckiego, klasycznego, no to przecież te formy rytualne też miały formę dziękczynną nieraz. Właśnie po bitwie podziękowanie Zeusowi, a nie
nie jedynie magiczną, więc tam duchy religijne się jednoznacznie objawiają. I jeszcze jedno przypomnienie, w mitologii greckiej ponad bogami stała Moira. Tak. Ona rządziła i ludźmi, i bogami, czyli los. Tak, a to też jest fascynujące, że w wielu kulturach pogańskich właśnie jakaś forma losu stała pod tym, co było określane jako bóstwa. Tak samo w północnej mitologii nordyckiej były norny, które stały poza bogami, czy wyżej od bogów i tkały ludzki los. Natomiast wracając tak do rozróżnienia wolniewiczowskiego, te dwie formy myślenia wspomniane, religijne i magiczne, choć różnią się wyraźnie od siebie istotowo, to w praktyce w ludzkich duszach wzajemnie często się przenikają. Tego zaczęliśmy w ogóle. W każdej bowiem osobie występują te skłonności religijne z jednej strony i magiczne z drugiej. Kluczowe tu jednak nie jest to, czy te skłonności w danej wspólnocie są w ogóle obecne, czy też nie, tylko jakie są proporcje tych dwóch skłonności do siebie. Albo możemy to też skoncentrować na konkretnego wiernego, czy konkretną osobę. Osoba z przewagą uczuć religijnych ostatecznie akceptuje właśnie te wyroki losu, nawet jeżeli są one nie po jej myśli. Osoba z przewagą postawy magicznej chce swój los za wszelką cenę zmienić. Człowieka więc religijnego tradycyjnie cechuje pokora wobec losu. Człowieka z przewagą myślenia magicznego wiara w możliwość kształtowania własnego przeznaczenia. I tutaj pięknie pasuje taka ogólniejsza opozycja terminologiczna czy pojęciowa używana przez profesora Wolniewicza pomiędzy tychizmem a antropizmem. Ta postawa religijna, o której przed chwilą pan Mateusz powiedział, to znaczy godzenia się z wyrokami losu, no to jest tychizm, prawda? Od tyche los właśnie ta nazwa. Natomiast antropizm to by była jakaś postawa przeciwna, która no, człowiekowi przydziela bycie tą instancją nadrzędną, ostateczną. To nie los nami, tylko my jesteśmy kowalami losu, prawda? To my wykuwamy. Więc był tychizm i antropizm i znajdują odbicie właśnie w tej opozycji religia-magia. Religia jest z gruntu tychiczna, a magia jest z gruntu antropiczna. Jak najbardziej. I wyraz tych skłonności najmocniej się uwidacznia w stosunku człowieka do śmierci. Człowiek religijny tradycyjnie ze śmiercią się godzi. Człowiek o tym dominującym nastawieniu magicznym, no, z tym losem, ostatecznym losem człowieka, czyli ze śmiercią, się nie godzi i próbuje tę śmierć za wszelką cenę odsunąć od siebie. Natomiast jak śmierć nastąpi, to wtedy się człowiek odsuwa ze swoją magią. Znaczy, żeby dobrze to było zrozumiane. No, jeżeli ktoś bliski mi umrze, no to już wtedy dla magii niczego nie ma do roboty. Magia się wtedy wycofuje, a religia nie. Religia wręcz przeciwnie. No dopiero po śmierci bliskiej osoby wkracza religia z całym, tutaj powiedziałbym, pięknem swojej działalności. A magia się wycofuje. I to z tym pięknem eschatologicznym, którego brakuje w magii. Czyli z tą jakąś nadzieją pośmiertną, albo finitystyczną, albo ja bym raczej powiedział o soteriologicznym pięknie. Ale oczywiście te dwie płaszczyzny tu wchodzą w grę, eschatologiczna i soteriologiczna. Też będziemy o tym powiedzieć. Tak, oczywiście. Tutaj może bardzo zaznaczyć, że w historii religii dobitnym świadectwem właśnie przenikania się tych dwóch form myślenia magicznej i religijnej jest myślenia i działania. Bo myślenia i działania, oczywiście. Bo tutaj, proszę Państwa, to jest ważna uwaga. Nie o samo myślenie przecież chodzi w magii i w religii. Wręcz przeciwnie. No, pewnie rozsądna jest teza, że dziesiątki tysięcy lat nie było w ogóle żadnego tutaj myślenia. W sensie formułowania poglądów, tez, jakichś wyobrażeń. Natomiast były rytuały, czyli były działania. Więc tutaj, jak pan Mateusz mówi skrótowo, myślenie magiczne, myślenie religijne, no to rzecz jasna chodzi i o myślenie, i o działanie. Zawsze. Tak, zawsze o wymiar teoretyczny i praktyczny. Więc w historii religii pięknym przykładem
obrazującym to jest taoizm chiński, w którym istniały dwa kierunki, czy w zasadzie współistniały, bo istniały obok siebie. Taoizm klasyczny, który moglibyśmy nazwać religijnym, i taoizm magiczny. I ten pierwszy, klasyczny, skupiony był przede wszystkim na czci przodków i podążaniu drogą, czyli podążaniem za losem wyznaczonym przez Tao. I przedstawiał wyznawcom tegoż taoizmu sposób na moralnie właściwe życie. W tym się zamykał. To realizowanie moralnych nakazów Tao miało przyczyniać się do harmonii, kosmicznej harmonii świata. A po śmierci nic nie było. Jakieś rozpłynięcie się w bezosobowej rzeczywistości. Inaczej natomiast taoizm magiczny, w którym podejmowano rzeczywiste próby osiągnięcia ziemskiej nieśmiertelności. No i ten taoizm magiczny niewiele już miał wspólnego z działaniem nakierowanym na urzeczywistnienie tejże kosmicznej harmonii. Ziemskiej nieśmiertelności to może tutaj jest największy zamach, jaki w grę w ogóle wchodzi wzięty. Jakaś tu idealistyczna idea. Natomiast no, chińskie ciasteczka z wróżbą. No, to jest właśnie taka religijność. No, każdy czuje, że to więcej ma z magią wspólnego niż z religią, prawda? No, z jednej strony pan Mateusz mówił kult przodków w tym klasycznym taoizmie, a z drugiej strony ciasteczka z wróżbą. No, różnica jest tu bijąca w oczy. Tak. Dobrze, odchodząc już zatem od taoizmu, a przechodząc do czwartego odróżnienia, czwartego sposobu na odróżnienie magii i religii. Ta różnica zasadza się na wymiarze społecznym, czy roli społecznej tych dwóch. Religia, mając swe korzenie w zderzeniu rozumu ze śmiercią, pełni funkcję stabilizującą w społeczeństwie, nadając życiu jednostki i całych wspólnot głębszy, transcendentny sens. Religie soteriologiczne, o których tu właśnie też wspomnieliśmy, takie jak chrześcijaństwo, islam czy buddyzm, oferują swoim wyznawcom ramy moralne i obietnice zbawienia, które pomagają radzić sobie z nieuniknionymi aspektami ludzkiej egzystencji, takim jak właśnie śmierć czy cierpienie. Religia w ten sposób staje się fundamentem społecznej solidarności i wspólnoty, dając ludziom oparcie w trudnych momentach życia, między innymi. Magia natomiast, wyrastająca z potrzeby kontroli nad przypadkiem, pełni funkcję bardziej indywidualistyczną i doraźną. Rytuały magiczne, zamiast wzmacniać więzi społeczne, często koncentrują się na jednostkowych korzyściach, takich jak poprawa zdrowia, zdobycie miłości czy bogactwa. Magia nie oferuje wizji transcendencji ani sensu życia poza tu i teraz. Jej celem jest zawsze osiągnięcie natychmiastowych, materialnych efektów. W społeczności, gdzie dominują praktyki magiczne, więzi społeczne mogą być słabsze, a relacje międzyludzkie bardziej pragmatyczne i mniej zorientowane na wspólne dobro. Rola społeczna religii i magii odzwierciedla więc fundamentalne różnice w ich istocie. Podczas gdy religia stara się odpowiadać na głębokie egzystencjalne pytania ludzkości, magia skupia się w swojej intencji na rozwiązywaniu doraźnych problemów. I tak na przykład obecnie na gruncie świata zachodu, zarówno w jawnej, jak i również skrytej formie, obserwujemy starcie między formami religijnymi i formami pełnymi magii. Chrześcijaństwo, islam, judaizm, buddyzm czy hinduizm, formy stricte religijne, soteriologiczne, toczą walkę o ludzkie dusze z innego pokroju religijnością, tą mitologiczną, pełną magii, czyli ze wspólnotami takimi jak New Age, scjentolodzy czy wyznawcy mitycznej Lemurii. W tym gronie tejże jawnej walki znajdujemy jeszcze neopogańskie wspólnoty, które trudno jest jednoznacznie zakwalifikować do którejś z tych stron konfliktu. Stoją one bowiem pomiędzy nimi w poprzek. Niektóre z tych wspólnot odznaczają się wyraźnie szlachetnym duchem religijnym, inne magicznym.
Prócz tej jawnej walki między wspólnotami, które moglibyśmy określić jako religijne, mamy do czynienia jeszcze z batalią bardziej skrytą, jak w Unii Europejskiej, wraz z ideologią świeckiego humanizmu. Kult nauki i konsumpcji, mający swe korzenie w świeckim przeciwstawieniu się myśleniu typu tradycyjnie religijnego, jest niejawną forpocztą myślenia magicznego właśnie. Przez swoje zabiegi, mające na celu nieustanne, nieograniczone przedłużanie życia, tak jak na przykład w tym taoizmie magicznym, próbują przezwyciężyć śmierć i w swoim odczuciu poprawić w ten sposób ludzki los. W nowoczesnej, pozornie racjonalnej ideologii życie staje się najwyższą wartością, a jego przedłużanie celem samym w sobie. Brak już w nim jakichkolwiek szlachetnych pobudek. Żyć mamy jak najdłużej, nie dlatego, że mamy realizować dzięki temu jakieś dobra duchowe. Żyć mamy dla samego życia i za wszelką cenę. Jest ono najwyższą wartością, już bez głębszej refleksji nad moralnym czy duchowym sensem istnienia. Tymczasem myślenie odarte z sumienia, sumienia, którego strzeże nastawienie typu soteriologicznego, może prowadzić do katastrofalnych konsekwencji. W dążeniu do kontroli nad życiem i śmiercią, pozbawione już moralnych hamulców myślenie magiczne staje się niebezpiecznym narzędziem, które ostatecznie może poprowadzić ludzkość ku autorytarnym i totalnym reżimom, w których człowiek stanie się jedynie trybikiem w wielkiej maszynie bezdusznego systemu. I taka jest przestroga Wolniewicza właśnie. Kiedy porzucamy religijną pokorę i akceptację dla losu na rzecz magicznej wiary w możliwość nieograniczonego manipulowania rzeczywistością, ryzykujemy, że stracimy nie tylko duchowy kompas, ale i nasze człowieczeństwo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Tu było oczywiście wypowiedziane mnóstwo rzeczy, spraw, które wymagają pogłębienia i dyskusji. Zaraz po krótkiej przerwie do tej dyskusji się zabierzemy. Natomiast no, referat siłą rzeczy musiał mieć ograniczoną formę, żeby to nie było w czasie jakieś rozległe i stąd mogą jakieś niejasności wynikać, ale zaraz będziemy o nich mówić. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dobrze, proszę Państwa, w takim razie zaczynamy dyskusję nad referatem wygłoszonym przez Pana Mateusza. Jak mówiłem, już kilka kwestii tutaj się pojawia, które wymagają pogłębienia. Czy któryś z Panów by zechciał zacząć? Czy ja mam zacząć? Bardzo proszę. To ja może w ramach takiego rozwinięcia bardziej niż jakieś wątpliwości czy pytań, bo tu pan profesor wspomniał o tej metaforze Wolniewicza, który mówi o piorunach i deszczu. Ona tak właśnie uwidacznia to, że religia i magia współwystępuje, ale to nie znaczy, że to jest to samo, tak? To profesor Wolniewicz jeszcze użył innej metafory, która mówi o zewnętrznym podobieństwie religii i magii. I powiedział tak, mam tu cytat, magia jest tak religią jak delfiny rybami. Są rybokształtne, więc się myśli, że to ryby. Tymczasem w rzeczywistości są one bliżej spokrewnione z nami, jako ssakami, niż na przykład z rekinami. I później w innym miejscu pisze tak, że często wprawdzie współwystępują one, religia i magia, i ciasno splatają się ze sobą, także czasem niełatwo odróżnić je od siebie i oddzielić in concreto, podobnie jak na przykład w życiu miłość i interes. I wydaje mi się, że ten przykład tanzańskiej modlitwy, która ma załatwić sprawę walki z wirusem, z jednej strony przykład też był podany tej szamańskiego tańca o deszcz, prawda, w Polsce. I znowu z drugiej strony modlitwa o deszcz w Sejmie. I myślę, że to są doskonałe przykłady, gdzie widać, że rzeczywiście czasem trudno to odróżnić, bo ja pamiętam, że już pomijając samą krytykę, nie wiem, jakiegoś nieświeckiego państwa czy coś takiego, ale pamiętam, że tam modlitwa w intencji deszczu wywołała salwę śmiechu na sali sejmowej i była obiektem kpin dość szeroko też poza salą sejmową. I wydaje mi się, że to wynika właśnie z tego,
że bardzo trudno odróżnić religię i magię nie tylko dlatego, że się z zewnątrz różnią od siebie, ale różnią się od wewnątrz, to znaczy intencją, tak? A my dobrze intencji nie możemy rozpoznać. Można się modlić z intencją religijną i magiczną, prawda? No i prawdopodobnie ta modlitwa o deszcz to nie było przekonanie, że się pomodlimy i spadnie deszcz i tego oczekujemy, tylko właśnie była wyrazem jakiejś dbałości o dobro, prawda, narodu i skupieniu się na jakiejś dramatycznej sytuacji, tak? Więc ta intencja rozstrzyga, czy to jest właśnie jakieś szamańskie tańce o deszcz, czy to jest właśnie coś, co ma sprawy wyższe. Zaraz porozmawiamy o polskim Sejmie i o polskim deszczu i o tej modlitwie sejmowej. Natomiast chciałem tutaj Państwu wskazać rzecz, która jakoś nie padła, to żaden zresztą przytyk czy zarzut pod adresem Pana, ale która u profesora Wolniewicza jest wyraźnie podkreślona, która myślę jest bardzo pomocna przy odróżnieniu magii i religii, choćby w tym przykładzie modlitwy o deszcz. Nie tylko chodzi o intencję, która ma być z założenia wysoka w przypadku religii i modlitwy, a jakaś plebejska czy gminna, powiedziałbym, w przypadku magii i zaklęć, ale chodzi też o coś, co jest w ogóle charakterystyczne znowu dla magii i dla religii, co profesor określa mianem aktu bezradności. Tutaj zostawiamy modlitwę tą obrzędową i modlitwę dziękczynną na boku i zajmujemy się samą modlitwą błagalną. Modlitwa w nawiasie napiszę błagalna versus zaklęcie. Zaklęcie. Otóż modlitwa, pisze Wolniewicz, to jest akt bezradności. Bezradności. Dokładnie przeciwnie jest w przypadku magii. Tu bym napisał, żeby było symetrycznie, tu mamy akt radności. W cudzysłów wziąłem rzecz jasna, ale no magia nie zna takiej kategorii jak bezradność. Natomiast w tym istota religii, że wszystko uczyniono, co uczynić można. Zastosowano całą wiedzę z zakresu meteorologii, ochrony roślin i wszystkiego, co nawadniania, wszystkich agrotechnik i tak dalej. No i mimo tych naszych wysiłków i całej tej wiedzy, która została zastosowana, no zostaliśmy z niczym. Grozi nam susza, prawda, katastrofa. I to jest akt bezradności. Wtedy jest modlitwa. I ona ma charakter religijny. Natomiast tutaj dopiszę, żeby już to było, no, że w przypadku modlitwy jest wysoka intencja. Wysoka intencja. A tutaj jest jakaś płaska, czy gminna, czy plebejska intencja. Czysto utylitarna, czysto interesowna, czysto partykularna, w przeciwieństwie do tej wysoka, to znaczy ona jest jakaś wspólnotowa. Tu przecież nie ma osobistych intencji. Tu modląc się w Sejmie, poseł Berkowicz nie zanosi modłów o jakieś tam swoje osobiste sprawy, tylko o dobro narodu albo jakieś sprawy, albo cywilizacji. Jeżeli zielony sztandar nam zagraża, to cywilizacji. A nie o sprawy partykularne czy osobiste. No i wracam do tego Sejmu, za chwilę Panom oddam głos, bo ciekaw jestem Panów zdania w tej sprawie. Ja myślę, że tu jest zupełna analogia do takiej modlitwy, która jest zrozumiała i w zasadzie wszystkim nam nie obca, jak modlitwa o zdrowie ukochanej osoby, która leży w szpitalu, czekają jakaś operacja. No przecież kiedy się modlimy z tą intencją właśnie religijną, czyli wysoką, to myślimy w tej modlitwie o tej chorej Jadzi, czy chorym Krzysiu, czy chorym Maniusiu, który tam czeka na skalpel i od tego zależy jego życie i jego los. Natomiast nie myślimy w trakcie takiej modlitwy o czyjeś zdrowie w intencji udanej operacji, nie myślimy o mechanizmach chirurgicznych, nie myślimy o terapiach, to w ogóle nie wchodzi w zakres modlitwy. Natomiast w przypadku magii jest
Przeciwnie właśnie. No tutaj całe skupienie myślenia magicznego i działania magicznego no, polega na tym, że się rozpatruje te mechanizmy, które mają zagwarantować sukces, a nie o miłości czy o ukochanej osobie. I teraz ja bym powiedział tak, już panom oddaję głos. No, zamiast Marysi, czy Jadzi, czy Krzysia, czy Stasia, którzy leżą w szpitalu i my się modlimy w intencji udanej operacji, to taka modlitwa w Sejmie za deszcz to jest modlitwa za ojczyznę, czy za naród polski. To jest ta wysoka intencja. I przecież nikt w tej modlitwie nie zamierza chmur przesuwać, prawda, ani stosować jakichś technik z zakresu meteorologii, tylko intencja skierowana jest na naród. No jeżeli tak dalej będzie, jeżeli nie będzie deszczu przez kolejne ileś miesięcy, no to ten naród podupadnie siłą rzeczy. Tu intencją jest naród. Bardzo proszę. Z jednej strony tak, tylko mam poczucie, bo teraz próbuję sobie w głowie zestawić te dwa przykłady ze sobą. Modlitwa w polskim Sejmie o deszcz i to, co się wydarzyło w Tanzanii. Bo zakładając, że w polskim Sejmie faktycznie ta intencja była wysoka i nie było faktycznie to zgromadzenie mu przesuwanie chmurek, do czego nie mam pewności, ale przyjmując pozytywną wykładnię tego, czy życzliwą wykładnię. A tutaj faktycznie ten akt bezradności jest dla mnie przekonujący jako odróżnienie tej modlitwy w polskim Sejmie o deszcz jako potencjalnie wyrazu takiego poczucia religijnego czy postawy religijnej od tego, co się wydarzyło w Tanzanii jako bardziej praktyk magicznych z tego względu, że jeżeli faktycznie mówimy o poczuciu bezradności, to ten przykład z Tanzanii nie był wyrazem poczucia bezradności, bo miał być alternatywą dla innych form walki z koronawirusem. I to taką wykluczającą z tego, tak, co usłyszałem. Tak, albo nosimy maseczki, albo się modlimy. Czyli to jest radykalne wręcz, przychodzi się rezygnuje, a nie nawet wspiera mechanizm tak. Magią, tylko się rezygnuje, bo wystarczy magia. Mhm. Ja bym jeszcze tutaj dodał rzecz taką. Pan Konrad Berkowicz tutaj powiedział, przypomniał, bo myśmy to kiedyś wszyscy oglądali, albo o tym czytali, albo słyszeli o tej modlitwie, prawda, sejmowej o deszcz, że ona wywołała śmiech, że ona wywołała jakąś drwinę. No i tutaj bym myślał, że trzeba by to jakoś spróbować od strony psychologicznej wyjaśnić i myślę, że wyjaśnienie jest proste. Tak jak w przypadku modlitwy o uzdrowienie Krzysia czy uzdrowienie Jadzi, no oczywisty jest podmiot tych zabiegów i tej intencji, to znaczy osoba. To w przypadku modlitwy o deszcz ten podmiot czy adresat nie jest taki oczywisty, bo jest nim naród, a naród jest czymś trudniejszym do zidentyfikowania niż osoba, prawda? Osobę się paluchem wskazuje, a narodu się nie da w ten sposób wskazać. Więc tu się pojawia kwestia, oczywiście bardzo głęboka, co to jest naród? To by oczywiście można seminarium przez cały rok prowadzić na taki temat, co to jest naród. Jak starczy nam czasu, to ja tylko krótko przypomnę, co to jest naród polski według największego filozofa Leibniza. Nie wiem, czy Państwo wiecie, on w XVII wieku napisał taką książeczkę skierowaną do szlachty polskiej z okazji wyboru króla, elekcyjnych wyborów króla w Polsce. I tam się zajął polskim narodem i ponieważ to był Leibniz, niektórzy mówią drugi po Platonie, filozof, jaki chodził po tej ziemi, no to on tutaj coś rozsądnego powiedział. Ale wracając do rzeczy, no co to jest naród? Ja bym powiedział tak, to nie trzeba tego wiedzieć. To się czuje. Jedni to czują, a drudzy tego nie czują, prawda? Na przykład myślę, że bardzo odległy i od Wolniewicza, i od naszego seminarium był wielki filozof polski Tadeusz Kotarbiński i on by pewnie naród inaczej definiował, inaczej pojmował, na pewno jakiś pogląd miał w tej sprawie, inaczej niż my, inaczej niż Wolniewicz. Natomiast Kotarbiński czuł, co to jest naród.
Czołgo mówił, tłumacząc się, dlaczego na emigrację się nie udał, a proponowano mu jako sławnemu w świecie filozofowi no, posady na amerykańskich najlepszych uniwersytetach, a on mówił, że naród polski został nad Wisłą, a on zostaje razem z narodem. Więc Kotarbiński czuł, co to jest naród. I tutaj wracając do tych śmiechów, myślę, że sejmowych, to myślę, że one sprowadzają się do tego, że ci satyrycy parskający śmiechem, oni po prostu tego nie czują, co to jest naród. Oni czują, co to jest własna sekta, czują, co to jest własna konfraternia, jakaś grupa interesów, to oni to czują. Natomiast to, co jest narodem, to dla nich jest jakoś niedostępne i stąd się ten śmiech i lekceważenie bierze. Co przecież nie wyklucza sensowności modlitwy, prawda, w intencji narodu. A właśnie ta intencja chyba jest kluczowa, bo też mi się wydaje, przyjmując taką postawę bardziej pobłażliwą dla tych, u których wywołało to salwę śmiechu, użycie tego zwrotu modlitwa o deszcz może być pewną nieporadnością, jeżeli... To w intencji deszczu. W intencji deszczu. Może być pewną nieporadnością i pewnym zapuszczeniem smaki, bo domyślam się, że zupełnie inna reakcja by była, jakby z mównicy sejmowej nastąpiła prośba czy zaproszenie do dołączenia w modlitwie o w intencji opieki siły wyższej czy Boga nad narodem polskim. Tak, albo nawet nad ludem zamieszkującym między Odrą a Bugiem. Prawda? To już by każdy zrozumiał, jak jest tutaj skierowana intencja. Ci, co mieszkają między Odrą a Bugiem, na nich skierujemy swoją modlitewną intencję. No. Tak, tutaj się całkowicie z Panem zgadzam, że tutaj werbalnie jakoś trochę to źle zrobiono. Tam to jeszcze było... Znaczy nie, ja tylko bym dodał jeszcze tutaj taki element, że ci, którzy drwią sobie no, chociażby właśnie z tej modlitwy, przypuszczam, że zupełnie nie zdają sobie sprawy z właśnie funkcji psychologicznej takiego wspólnego przeżycia, czy takiej modlitwy i nie rozumieją, że z takiej modlitwy mogą wynikać jakieś konsekwencje, które mają wysoce praktyczny charakter. Czy nie konkretnie taki, że w pewnym momencie po prostu ten deszcz spadnie w wyniku wypowiadania określonych słów, tylko na przykład to, że jakaś grupa ludzi wzmocniona tego rodzaju modlitwą będzie w stanie, nie wiem, dłużej, efektywniej pracować, mając tę nadzieję, że dzięki tej modlitwie może dojść do jakiegoś przyspieszenia w tym zakresie. Czyli jakby kompletne niezrozumienie, jakie takie socjopsychologiczne konsekwencje niesie za sobą takie wspólne modlitewne przeżycie. A nawet jeżeli byśmy założyli, bo często jest tak, że z fałszywych przekonań no, wynikają jakieś dobre konsekwencje społeczne. Prawda? Więc nawet jeżeli byśmy założyli, że tutaj nie ma żadnej, ta modlitwa nie wnosi żadnej interwencji metafizycznej, to nawet z takiego fałszywego przekonania określonej grupy ludzi o tym, że wnosi, mogą wynikać jakieś praktyczne konsekwencje, których nie byłoby, gdyby nie ta modlitwa właśnie. Czyli to jest takie bardzo spłaszczone myślenie tych, którzy jakby z góry... Ja bym nieco inaczej na to patrzył. To znaczy, to nie jest tak, że my mamy tutaj jakąś próżnię. To znaczy, po stronie tych ludzi religijnych, modlących się, mamy do czynienia z czymś in plus, metafizycznie czy bytowo, a po stronie tych krytykujących i naśmiewających się mamy coś właśnie w rodzaju próżni. Myślę, że tu nie ma żadnej próżni, tylko jest jakaś alternatywna religijność. To znaczy, jeżeli modlący się po chrześcijańsku są in plus, to ci krytykujący i wyśmiewający są in minus. To znaczy, tu też jest coś metafizycznego, prawda? Tylko, że innego. I to jeszcze większy powoduje szkopuł, jeszcze większą trudność. Oni niby nie używają tych tradycyjnych określeń, jak modlitwa, nabożeństwo, obrzędy i tak dalej, ale oni przecież to czynią. Oni, głowę bym sobie dał uciąć, może się nie modlą, ale myślą o tym i oni w to wierzą, że rozwój sztucznej inteligencji zapanuje nad rozkładem cząsteczek wody nad oceanami.
że sztuczna hiperinteligencja, że ona jakby rozwiąże problemy meteorologiczne, co jest niedorzecznością. Ich się nie da rozwiązać. Toż przecież wiadomo, w XX wieku, kiedy mamy teorię chaosu, prawda, efekt motyla i rozmaite inne tego typu sprawy, że tak samo się nie da rozpadu promieniotwórczych pierwiastków opanować, bo tam rządzą procesy stochastyczne, jak i się nie da meteorologii opanować. I wiara w jakąś sztuczną inteligencję, która tam za 100 czy 200 lat pozwoli nam uniknąć kataklizmów, to jest większa niedorzeczność niż nie wiem co, niż kota wywiesić w Sejmie wypchanego, prawda? To właśnie ad vocem jeszcze do tego. Ja myślę, że u tej formacji, tak nazwijmy grupę osób, która... Laicki, sobie, tak. Że ona jest bardziej przesiąknięta myśleniem magicznym właśnie w swoich też ideologii politycznej, niż ta grupa, nazwijmy ją tradycyjnie katolicka. I to wynika z, zupełnie, tylko że oni sobie na ogół tego nie uświadamiają, z innej ontologii świata, to znaczy zakładanie pełnej plastyczności rzeczywistości, tak jak to jest właśnie takiej informacji, możliwości kształtowania tego świata wedle jakiegoś projektu, który miałby doprowadzić do określonych konsekwencji, tak, jakichś wielkich projektów politycznych, na przykład komunistyczny, czy jakiś inny, utopijny, to przecież tego rodzaju projekty są właśnie przesiąknięte, w sensie jakiejś teologii politycznej, no, nazwijmy to, elementami magicznymi. Natomiast w formacjach takich, bardziej bym powiedział, tradycyjnych, katolickich, z dużo większą pokorą podchodzi się i oczywiście zakłada, że no świat nie jest w ten sposób plastyczny, że no, tutaj się dzieje wola nieba, z którą się trzeba zgadzać, prawda? Więc, czyli ja bym tu postawił tezę, że absolutnie myślenie polityczne formacji laickiej jest przesiąknięte elementami magicznymi. Oczywiście oni twierdzą, że tak nie jest, że to jest czysto jakby racjonalne, ale ten element właśnie hiperplastyczności rzeczywistości, no, właśnie zaświadcza, że nie jest tak, jak oni mówią. To jest też, co mi przyszło do głowy, coś podobnego, że ten stosunek do tego może wynikać z połączenia dwóch rzeczy. Z jednej strony takiej niechęci do chrześcijaństwa, a z drugiej strony paradoksalnie tego, że oni mają dużo większą skłonność do myślenia magicznego, więc postrzegają takie rzeczy w sposób właśnie z perspektywy magicznej, bo nie dostrzegają tego elementu takiej no, dobrej jakościowo religii soteriologicznej, tak? Choć sami też nieuświadomieni są bardzo religijni, bo wierzą w świecki humanizm, ale oczywiście co najwyżej do parareligii się przyznają. Słowa parareligia to bym w ogóle nie używał, bym je wyeliminował, bo to jest słowo mylące. Albo tak. Coś jest religią, albo nie jest, tak samo jak jedzenie. Albo się coś nadaje do jedzenia, albo się nie nadaje. No, nie mówimy o parapokarmach, prawda? No, celuloza nie jest parapokarmem. Może zabić odczucie głodu, ale nie nadaje się do spożycia, więc to jest religijność, mówi pan, panie Konradzie. Tylko bym tutaj dla jasności dodał, co myślę nie jest naciągane, ani nie jest żadnym wykrętem, to jest religia mitologiczna. To znaczy wracają religijności mitologiczne, takie, które dominowały w czasach dawnych, w starożytności i dawniej, w paleolicie. I taka religia mitologiczna, no to jest właśnie religia scjentyzmu i komunizmu i ta wiara, prawda, w sztuczną inteligencję, którą tam można określać rozmaicie jako transhumanizm albo jeszcze inaczej. A jeszcze inaczej mówiąc, to nie są religie soteriologiczne. Ich mitologiczność polega na tym, że one wycięły czy oskalpowały tradycyjną religijność z soteriologii, czyli z tej części, która dotyczy zbawienia duszy. Czyli one, tam chodzi o ocalenie duszy, a nie o zbawienie duszy. Czyli chodzi o jakieś przeciwstawienie się swojej śmierci, choćby wierząc w to, że przedłużymy swoje życie technologią w nieskończoność, a nie ocalenie duszy od zła, prawda? Bo zło dla nich często w ogóle nie istnieje. Oczywiście. Tak zwane zło, jak mówił Konrad Lorenz, pański imiennik. Może przez C.
To proponuję, bo to, myślę, zwróciło uwagę i nas wszystkich, i pewnie także słuchaczy, uwagę zwróci ten przykład z Tanzanią. Mhm. Więc miałbym pytanie takie, to jest przykład no, zrozumiały, taki czytelny, bardzo, myślę, ilustratywny dla tych rozważań dzisiejszych na temat różnic między religią a magią. I moje pytanie byłoby proste, do Pana je kieruję, a myślę, że panowie dołączą. Czy można sobie wyobrazić sytuację w Tanzanii inną? To znaczy taką, w której ta modlitwa byłaby modlitwa zalecana przez rząd, że ona byłaby jakąś działalnością wspierającą działalność sanitarno-medyczną. Bo tutaj usłyszeliśmy, że alternatywną, ale to jest znowu słowo niejasne. Tutaj pan Berkowicz to doprecyzował, wykluczającą w zasadzie, prawda? Zamiast zakładać maski, to też jest dziwne, że chirurgom się pozwala te maski zakładać. Jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś pomstował przeciwko maskom na sali chirurgicznej. Natomiast wszystkie inne maski na ulicy już są wyśmiewane, więc taka modlitwa w Tanzanii, która by wspierała działalność sanitarno-medyczną. Czy to jest do wyobrażenia, panie Mateusz? Nie jestem pewien, czy to jest do wyobrażenia w Tanzanii, bo słabo jestem rozeznany w kulturze, która tam funkcjonuje, ale czy ogólne takie współistnienie może występować, to nie musimy daleko szukać. To przecież nie, sytuacja, właśnie, która się dzieje w Polsce. Chodzi mi o Tanzanii. Jak pan ciężko myśli, mi, no. Ciężko mi... To jest Afryka i to jest taka prawdziwa Afryka. To nie ta z nadmorza śródziemnego, tylko gdzie we wszystkich lepiankach wystają anteny satelitarne. To nie jest taka Afryka. Bo to ja też rozumiem, że to jest pytanie w istocie o to, czy może tam się wydarzyć coś takiego, jak też się dzieje w Polsce, że z jednej strony jest próba przeciwdziałania tym skutkom powodzi, a z drugiej strony wychodzą ludzie z różańcem i się modlą nad tym, żeby to się no bo moje zdanie jest takie i tutaj w zależności od tego, jak panowie się do tego, co powiem, za chwilę ustosunkujecie, no to będziemy mieli odpowiedź. Ja myślę, że to jaka ma być modlitwa, to zależy przede wszystkim od biskupów. Kler, zwłaszcza kler chrześcijański, a jeszcze zwłaszcza kler katolicki, to są ludzie dobrze wykształceni, a zwłaszcza tacy, którzy aspirują do urzędów, prawda? Na przykład biskupiego urzędu, więc biskup to jest człowiek wykształcony. No i ponieważ on jest kierownikiem, no to jego stanowisko tutaj, no moim zdaniem, tu nie ma żadnej niedorzeczności. No można sobie wyobrazić biskupów afrykańskich, którzy kierują modlitwę na wspieranie działalności sanitarno-medycznej. Tam w tej Tanzanii po prostu nie było takich biskupów. A był takim biskupem święty Augustyn. Biskup afrykański, no wprawdzie to nie Tanzania, tylko Rzym, prawda? Bo Hipona to był Rzym, ale no był i z tego zasłynął w ogóle święty Augustyn, który miał przydomek młot na czarownicę, że on będąc tym przywódcą duchowym kościoła eliminował na ile potrafił i mógł wpływ magii. Czary w kościele nie mają miejsca, no gdyby była taka postawa, pan powiedział, że nie jest znawcą Afryki. Ja też nie jestem znawcą Afryki. Tu może być konflikt pomiędzy władzą świecką a władzą duchową. To znaczy ten prezydent, tak? W Tanzanii. Tak. Prezydent w Tanzanii może takich biskupów mieć w poważaniu. On może nie dopuszczać ich do głosu, prawda? I wywierać presję, chociaż tu wątpię, czy prezydent Tanzanii presję na Watykan może wywierać, żeby biskupów dobierano do Tanzanii odpowiednich. Chyba nie. Ale też można sobie wyobrazić, znowu, bez wchodzenia w szczegóły, że w taki sposób tam jest praktykowane chrześcijaństwo bardziej magicznie w tym momencie, właśnie przez brak żadnej kontroli. Jasne, może, kto wie, może tacy biskupi zostali przez prezydenta mianowani albo dopuszczeni do posługi pośród wiernych i to by faktycznie tłumaczyło, że tam brak jest jakichś takich biskupów z prawdziwego zdarzenia, tych, którzy pokierowali we wspólnotę wiernych i gdzieś postawili tę
linię. Ale to jest druga jakby bariera, która tutaj wchodzi w grę. Nawet nie będąc znawcą Afryki w sensie etnografii, prawda? Czy historii, dziejów tamtych ludów, no to już przecież to jest racjonalna druga bariera. Może być przecież wspaniały biskup, może być tam w tej Tanzanii ktoś taki jak święty Augusty. Ale on nie przebije głową muru, jaki stanowi ta obyczajność, prawda, ludów Afryki, które w końcu są chrześcijańskie, te, które są, większość to są muzułmanie, ale te ludy, które są chrześcijańskie, to są krótko chrześcijańskie. No kilkaset lat, prawda, krócej niż Polacy. Więc tutaj taki biskup staje przed potężną barierą no, tych wpływów pogańskich, które i w Polsce były. No, przecież wiemy, że to chrześcijaństwo, które Mieszko do Polski wprowadził, no to przez setki lat musiało być formowane, zanim ono nabrało jakiegoś kształtu przypominającego to, co w Rzymie. Ja jeśli mogę, to podam przykład, który częściowo mógłby wspierać pańską tezę. To jest przykład z, bym powiedział, no, środka pandemii koronawirusa ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Czyli tu mamy, bo i dlatego mówię, że częściowo to ten przykład będzie wspierał pańską tezę, bo tutaj mamy cywilizację islamską, która nie jest cywilizacją naukowo-techniczną, podobnie zresztą jak w Afryce. I tam była sytuacja taka, że na przykład w Dubaju był bardzo wysoki poziom wyszczepienia wśród Emiratczyków, czy w ogóle w całych Emiratach Arabskich, dlatego, że był odgórny nakaz, ale to nakaz bardzo silnie egzekwowany, bo to jest też wynika z kontroli technologicznej tamtejszych społeczeństw, bardzo silnie egzekwowany nakaz szczepienia. I w związku z tym tam 90 kilka procent osób było wyszczepionych i negatywne skutki. Ale nacisk rządowy, czy nacisk religijny? Nacisk szedł od emira, no ale nic nie wiem o tym, żeby był, jak była jakaś blokada ze strony duchowych, żeby tam na przykład imamowie protestowali. Raczej to było na zasadzie wspierania tego, mimo tego, że przecież ta cywilizacja, jak mówię, no nie jest naukowo-techniczna, więc teoretycznie mogłaby być, można sobie wyobrazić tak modelowo, no, opierać się przeciwko temu. Ale ponieważ są silnie zdyscyplinowani, to co powie mądry emir, no to czy kalif, no to trzeba to wykonać. Więc tutaj rzeczywiście tak było i w tym sensie częściowo to wspiera tezę, że jeżeli idzie od góry przekaz, że ma być tak, no to robimy to nie dlatego, że mamy jakieś specjalne przekonanie dobrze ugruntowane, tylko po prostu trzeba tak zrobić. Tak, chciałbym tutaj od razu ad vocem wskoczyć w dyskusję o świecie islamskim. Tutaj też przekazać mój dodatkowy argument wspierający, że tam to faktycznie funkcjonuje to przewodnictwo duchowe w sposób dobry, przynajmniej w kontekście koronawirusa, pandemii. W religii islamu jest 5 filarów islamu, ostatnim filarem jest hadż, czyli pielgrzymka do Mekki raz w życiu przez każdego wiernego odbyta. I miejsca w Mekce są ograniczone przy tej wielkiej świątyni, przy czarnym kamieniu. W związku z tym rezerwuje się na lata wcześniej wycieczkę do takiej Mekki, czy do takiej, do tejże Mekki. I podczas pandemii władze duchowe świata islamu podjęły decyzję o zamknięciu tej świątyni, nie wpuszczeniu tam ludzi, co duchowo wydawało się dla ludzi wielką tragedią i w jaki sposób zostali z tego zgrzeszeni, ale nie chcieli właśnie dopuścić do tego, że przy wspólnej modlitwie jeszcze ten wirus się mocniej rozprzestrzeni, szukali alternatyw. I to bym widział jako dobre pokierowanie wspólnotą ze strony odpowiedników biskupów chrześcijańskich. Ja bym tu jeszcze dodał, jak już jesteśmy w świecie islamu, no zauważmy, jak przy okazji COVID-u właśnie się ujawnił taki racjonalny element ich obrzędowości dotyczący ablucji. No,
Przecież to akurat jest, w tym wypadku okazało się, no bardzo istotnym elementem, mimo tego, że to jest głównie woda, no tam nie ma jakichś środków przecież takich sterylizacyjnych, poważniejszych, ale no mimo wszystko być może, no można sobie wyobrazić, że jeżeli tak patrzymy na, w sensie no dużych liczb na masową, to jakiś wpływ tych ablucji i generalnie dużego nacisku na higienę mógł mieć pozytywny, prawda, na redukcję tutaj ewentualnych zarażeń. Znaczy, to mogę sobie taką sytuację wyobrazić. I to jest jakiś element oczywiście pozytywny w tej obrzędowości, który tu się ukazał. Nie? Ale to tak też dodatkowo, tak, skoro już tak chwalimy islam. Bardzo proszę, czy któryś z panów w kwestiach poruszonych w ramach referatu, czy naszej dyskusji? To ja może tylko to tak trochę na marginesie, bo tu była mowa o tej, przy okazji modlitwy, o tej ślepocie na to, czym jest naród. I tak się zastanawiam, na ile ta ślepota jest taka zero-jedynkowa, bo jest doświadczenie wskazuje, że mnóstwo ludzi, że ludzie, którzy wyemigrowali, stanowią gdzieś tam Polonię, stają się bardzo tacy patriotyczni. Chyba w imię po prostu tego prostego, że naród jest jak zdrowie i wreszcie trzeba cenić, tylko się dowie, kto się stracił. Więc chyba ta ślepota, jeżeli ktoś nie jest wyczulony, a jest w tym narodzie i korzysta z tego, to po prostu nie docenia tego, z czego korzysta, prawda? Więc tylko tak na marginesie o tym pomyślałem. Panie Mateuszu, jakieś słowo końcowe? W takim razie ja panom bardzo dziękuję. My tak sobie tutaj rozmawiamy, natomiast czas płynie nieubłaganie, półtorej godziny. Myślę, że to w zupełności wystarczy na jedno posiedzenie. Chciałem państwa jeszcze tylko poinformować, powtórzyć to, co już było tutaj powiedziane, że film będzie zmontowany i udostępniony na stronie za jakieś 2 tygodnie, w ciągu 2 tygodni. Natomiast po tym filmie będzie zamieszczony referat pana Mateusza. No i tak jak usłyszałem od innych prelegentów, te wygłoszone referaty w postaci zapisanej będziemy zamieszczać na stronie, tak żeby można było łatwo do nich zajrzeć, bo to jest łatwiejsze i chyba przystępniejsze niż odsłuchiwanie czy szukanie w nagraniu wideo tam jakichś potrzebnych fragmentów. Więc będą filmy i będą zapisy tych naszych referatów opublikowane. Bardzo państwu dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie. 12 października się odbędzie nasze spotkanie, więc w październiku jeszcze pewnie zapis drugiego posiedzenia na wideo. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.